Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj krótka audycja i szybka, bo wiele osób mnie pytało, jak wygląda sprawa z Neo, czym zaskakuje i czy ten dron jest na plus czy minus, dla kogo on właściwie jest, czy warto go kupić. Spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć, a zrobię to przez pryzmat pięciu takich cech, które mnie najbardziej zaskoczyły. Zaczynajmy zatem, let's go! Słuchajcie, sprawa najważniejsza moim zdaniem jest taka, że ten dron rozwija się wraz z użytkownikiem. Niezależnie na jakim jesteś etapie, czy na etapie początkującym, gdzie jako nieświadomy użytkownik chcesz sobie zrobić po prostu selfie, czy też jesteś na etapie już lotów FPV w manualu, ten dron idzie w rozwoju razem z tobą równo, więc w szeregu staje i to jest chyba najfajniejsza jego cecha. Można latać zarówno bez aparatury, jak i z aparaturą, czy to jest DJI RC N2, N3, czy aparatura DJI RC2. Na trzech aparaturach można z nim latać. Można latać na Dildosie trzeciej generacji. Można latać też na aparaturze DJI FPV i tylko na telefonie. W zależności jak to chce. Ta cecha chyba jest najbardziej wybitna, że ten dron może się rozwijać tak jak rozwija się użytkownik. On nie jest mistrzem w żadnej kategorii. Nie jest mistrzem zarówno selfie, jakości kamery, nie jest mistrzem FPV, nie jest mistrzem latania czy wykonywania filmów czy zdjęć, ale jest mistrzem, jeżeli chodzi o dostarczanie bardzo fajnych wrażeń. Oczywiście każdy, kto już lata dłużej, wie, że dron z większymi silnikami, mocniejszy, z mocniejszym zasilaniem, tak, bo tutaj jest tylko 2S, czy bardziej odporny na wiatr, da nam zdecydowanie więcej. To samo, jeżeli chodzi o kamerę. Natomiast, jeżeli chodzi o ogólne doświadczenie, to na etapie użytkowania, nie mówię o analizie ujęć, ale na etapie lotów, czy to bez gogli, czy w goglach, ten dron daje nam naprawdę fajne doświadczenie. Jakość jest wystarczająca. W telefonie ja nie widzę wcale słabej jakości. Oczywiście na etapie analizy ujęć okaże się, że jest słabo, bo jest słabo, ale na etapie samej zabawy czy obcowania z tym dronem jest naprawdę mega. Jeżeli chodzi o ujęcia w goglach, ja uważam, że jest w porządku. Oczywiście wiatr robi swoje, ale jeżeli latamy nisko, na przykład w takich zagajnikach jak tutaj, osłoniętych od wiatru, to faktycznie on sobie radzi bardzo fajnie w goglach. I słuchaj, ta wizja moim zdaniem teraz, jak zrobiłem sharpness na minus 2, jest ok. Wleciałem na działkę prywatną. Troszeczkę nim szarpie na boki. Wiatr jest chyba duży, wiesz? No tak. Ale tak poza tym... Czujesz na rękach, że nie wiesz. Tak. Spróbuję polatać tak... No, jak są powiewy, to czuję, że mną miota, wiesz? Ogólnie wrażenia są dosyć ciekawe, aczkolwiek nim miota wiatr. Ale myślę, że jest świetny, jeżeli chodzi o manual. Podniosę się. Gdzie my tutaj mamy jakieś linie? Przy tej latarni coś jest? Przy nas. Jest bardzo dobry. Do ćwiczeń i do pierwszych kroków manualu to on jest świetny do latania, wiesz? Co, to już tak mocno lat... Proszę? Mocno już pada. Tak, już ląduje nim. No i słuchajcie, trzecia rzecz oczywiście dla wielu osób jest najważniejsza, jakość kamery, umówmy się. Dobra kamera kosztuje dużo więcej niż Neo, nawet w zestawie combo, bo patrząc nawet na malutkie kamery, które ważą 30 parę gramów, takie jak Insta360, ta mała Go trójeczka, tak? No to ona kosztuje więcej od Neo. Fakt, że jest lekka i można pokusić się o to, żeby ją tutaj przyczepić. Pewnie jeżeli ktoś, komuś będzie zależało, to jak najbardziej tak. Natomiast sama jakość kamery pozostawia sporo do życzenia. Jest tutaj sensor półcalowy, niby tożsamy z R3, ale jednak no, jakość jest słabsza, powiem wam. I niby po aktualizacjach trochę się poprawiła, jak słyszałem, ale mimo wszystko. To co możemy zrobić, to przede wszystkim latać zgodnie z kierunkiem padania promieni słonecznych, czyli słońce z tyłu, to jest jedna rzecz. Druga to jest sharpness, obniżamy sharpness o minus 2 działki, już jest troszeczkę lepiej, to przeostrzenie. No i ogólnie no, na małych ekranach będzie wszystko w porządku, natomiast na większym ekranie, na telefonie komórkowym damy radę, ale na większym ekranie już będzie słabiej. Głównie kamera pod social media. I fajną ciekawostką, jeżeli chodzi o samą kamerę, to co mnie zaskoczyło, to jest pole widzenia. Wynosi 117,6 stopnia.
tak jak mówiłem, Avata 155 stopni, a Mini 4 Pro 82 stopnie. To jest duża różnica, jeżeli chodzi o ekwiwalent ogniskowej, bo mamy tutaj w tym momencie pole widzenia, to jest około 14 mm ekwiwalent, tak? W przypadku miniacza 4 Pro jest to ekwiwalent 24 mm. Oczywiście można się czepiać, jeżeli komuś zależy. Mamy tutaj 12-megapikselowy sensor, tylko format zdjęć JPG, nie ma żadnych profili kolorystycznych, ale jest za to kodek H265, czyli pod tym względem jest troszeczkę lepiej. Można stabilizować ujęcia też w Gyroflow, bo tutaj mamy tylko jednoosiowy gimbal. Można sobie włączyć wewnętrzną stabilizację albo w postprodukcji to zrobić, z formatu 4x3 stabilizować właśnie w Gyroflow. Na etapie nagrywania tego materiału mamy możliwość nagrywania wideo, czyli filmów w 4K w 30 klatkach na sekundę lub Full HD w 60, 50 lub 30, więc jak widać nie ma pełnego zakresu klatkażu, także dla 4K nie ma tutaj klatkażu palowskiego, ale miejmy nadzieję, że będą kolejne aktualizacje, bo już te, które były niedawno, sporo nam przyniosły i miejmy nadzieję, że kolejne będą na dniach. Kolejną rzeczą, słuchajcie, która mnie zaskoczyła, to jest zasięg. Mamy tutaj O4 i słuchajcie, pomimo, że ten dron wyposażony jest w bardzo lekki, mały akumulator, bo tutaj mamy zaledwie 2S, ten akumulator waży 45 gramów, to mimo wszystko jest w stanie odlecieć spokojnie nam na kilometr ten dron. Ja próbowałem mniej więcej na 800 metrach, bo taki miałem zakres do dyspozycji, gdzie dobrze widziałem i gdzie nic się nie działo. I powiem wam, że spokojnie był cały czas pełen zasięg, więc pod kątem OcuSync jak najbardziej super. Wszystko było widoczne idealnie, natomiast pod kątem już powrotu do bazy, pod wiatr na przykład może być gorzej, więc trzeba zwracać uwagę, bo ten dron ma bardzo dobry zasięg, ale on stanowi spory opór dla wiatru, biorąc pod uwagę, jak miniaturowe są tutaj silniczki śmigła, jak on jest ogólnie słaby, a jednocześnie ma sporą powierzchnię czołową, bo to widać, że ten dron posiada dość sporą obudowę w stosunku do gabarytów i masy, a ona znowu stanowi spory opór, tak jak żagiel. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to są ciekawostki dotyczące Neo. Brakuje tutaj karty pamięci slotu, ale spokojnie ten dysk wystarcza na rejestrację całkiem dużej ilości materiału. Jeżeli nam się wypełnia, to możemy sobie zgrać bezpośrednio na telefon poprzez quick transfer albo podłączyć do kompa, więc pod tym względem ja nie widzę tutaj żadnej biedy, bo to robi się naprawdę szybko i spokojnie damy radę. Wyposażony on jest w możliwość powrotu do punktu bazowego, jeżeli latamy na tej aparaturze, musimy być świadomi. Natomiast jeżeli latamy na telefonie albo latamy bezpośrednio z ręki i kiedy kończy się akumulator, to on nam zląduje, więc trzeba go mieć, latając bez aparatury, trzeba go mieć w bezpośrednim zasięgu. Bardzo szybkie efekty. To jest też super, że jeżeli chcemy na przykład podczas naszej wycieczki, tak, nagrać sobie bardzo szybką rolkę w postaci droni, to dosłownie trwa to 30-40 sekund, mniej niż minutę. Posługując się klasycznym dronem, takim jak na przykład miniacz, zanim odpalimy całego miniacza, rozłożymy aparaturę, to trwa naprawdę długo, a później to wszystko złożymy. Tutaj wyciągamy tego drona z kieszeni, odpalamy go, oczywiście ściągamy wcześniej tą osłonkę kamery, wybieramy tryb i on sam nam w tym momencie jest w stanie ogarnąć dany tryb, na przykład follow, czy drone, czy spotlight, czy circle. To jest pod tym względem super. Bardzo szybkie treści można tworzyć. To, o czym nie wspomniałem wcześniej, on ma w każdym przypadku palm landing, czyli z zawisu, jeżeli tkwi nam w zawisie i podłożymy pod niego rękę, to faktycznie wyląduje na niej. Słuchajcie, musimy być świadomi tego, że on tutaj nie ma żadnych czujników, szczególnie przy lotach wysokich trzeba zwracać uwagę na to, żeby ten dron nam nie wylądował na drzewie, bo nie ma żadnych czujników antykolizyjnych, ma tylko czujniki dolne, te, które wspomagają start i lądowanie, natomiast nie ma opcji takiej, żeby on omijał przeszkody albo zatrzymywał się przed nimi. On po prostu uderza w nie, aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że to jest mocna konstrukcja, natomiast przy wysokich lotach
nic nas nie uchroni, oprócz naszego rozsądku, przed lądowaniem na gałęzi drzewa. Bardzo fajna ciekawostka, jeżeli chodzi o akumulator. Jesteśmy w stanie, posiadając huba do ładowania, czyli zestaw combo, albo jeżeli dokupimy sobie huba, ja dokupiłem specjalnie, ładować równolegle trzy akumulatory. Tak było wcześniej w Sparku i można powiedzieć, że de facto Neo jest formą dziecka Sparka z Awatą. Naprawdę fajny dronik pod tym względem i w ciągu około godziny, 50 minut do godziny, jesteśmy w stanie naładować sobie trzy akumulatory, posługując się szybką ładowarką. Z ciekawostek jeszcze można powiedzieć o takich funkcjach jak na przykład voice control, czyli można go bezpośrednio głosowo kontrolować. I druga rzecz, można dograć sobie narrację, czyli zamiast nagrywać dźwięk śmigieł, możemy sobie, posługując się telefonem, nagrać też narrację, więc pod tym względem jest ok. Jeżeli chodzi o te cechy, które zauważyłem na minus tego drona, na pewno odporność na wiatr i jego moc przy takich nawet średnich wiatrach, on sobie słabo pod tym względem radzi. Lepiej będzie nam latał czy w pomieszczeniach, czy w osłoniętych miejscach, natomiast na wolnym polu może być z nim naprawdę słabo. Silniki i śmigła ma wyjątkowo małe, więc musimy być świadomi, że nie jest to tytan i on wielu rzeczy nam niestety nie zrobi. Czas lotu jest zaskakująco dobry. Ja na aparaturze wyciągnąłem spokojnie 15 minut, więc pod tym względem jestem naprawdę zaskoczony, że on potrafi tak długo latać, bo oceniałem go mniej więcej na 6 do 8 minut, natomiast radzi sobie ok. Jeżeli chodzi o loty w goglach, oprócz tego, że wiatr nim trochę tak trzęsie i go poniewiera, to doświadczenie jest naprawdę dobre i ta jakość w goglach trzeciej generacji DJI, ona, mogę powiedzieć, że jest lepsza czy porównywalna do HD0 czy do Walksnaila, bardzo podobna. I pomimo, że wydaje się, że ta kamera jest słaba, biorąc pod uwagę, ile ten dron kosztuje, bo on kosztuje mniej niż DJI O3 Air Unit, to naprawdę doświadczenie jest całkiem niczego sobie. Hałasuje trochę ten dronik, więc to jest też na minus. Słychać go, pomimo że ten hałas nie jest bardzo intensywny, to wysokie tony powodują, że możemy go słyszeć już z daleka i zwraca uwagę ludzi. Na pewno gdyby tutaj były troszeczkę większe śmigła, na pewno o innym profilu, czy trochę większe silniki, zachowywałoby się inaczej, ale mamy to, co mamy i ten dron jest hałaśliwy. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Tradycyjnie przygotowuję warsztat online dotyczący tego małego drona. Pokażę od podstawowych możliwości po te najbardziej zaawansowane. Pokażę, jak go wykorzystać w pełni, ale też jak cieszyć się tym doświadczeniem, tak jak mówiłem, i rozwijać się razem z tym dronisiem. Odpowiednie linki znajdziecie w polu komentarza, a także w opisie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Widzimy się już niedługo. Wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia. Cześć!